tej strony Justyna Jusia, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jakiś czas temu nagrałam dla Was filmik o Mandori, wcześniej relacjonowałam także wyjazd do Energylandii, a dzisiaj porównamy oba te parki. Na pewno wielu z Was będzie odwiedzało te miejsca, o których będę mówiła w tym filmie, dlatego też chciałabym przybliżyć Wam, jak to wszystko wygląda ze strony organizacyjnej. Zacznijmy od powierzchni. Mandoria zajmuje 50 hektarów i należy dodać, że jest to park, który mieści się tak naprawdę przy dość ruchliwej drodze. Nieopodal jest ogromne centrum handlowe Ptak. To jest z okolic Łodzi, ten wie. Park otacza również duży parking, a z drugiej strony pole. Więc tego miejsca też nie ma za dużo. Należy pamiętać, że Mandoria jest parkiem rozrywki, który działa całorocznie i jest on w budynku. Energylandia zaś posiada 70 hektarów powierzchni. Jest to park, który ciągle się rozbudowuje, więc ta powierzchnia na pewno się zwiększy. Mandoria zawsze jest otwarta od godziny 10 do 18, od poniedziałku do czwartku i w weekendy, a w piątek od 10 do 20. Zaś Energylandia jest otwarta tak naprawdę w różnych godzinach, bo poza sezonem są to godziny 10-18, w czasie sezonu 10-20 i w wyjątkowym czasie wakacyjnym, czyli przez lipiec i sierpień, soboty, jest park czynny od godziny 10 do 23. Mandoria posiada od 20 do 30 atrakcji. Na stronie nie jest konkretnie podana ta liczba, aczkolwiek jest nakreślone, że mieści się to w przedziale 20-30. Zaś Energylandia posiada 123 atrakcje, więc przeskok jest ogromny, ale teren też jest większy, więc wiadomo, że tych atrakcji zmieści się o wiele więcej. Na stronie Mandorii nie znalazłam określonych tref, które znajdują się w tym parku. Byłam w nim w zeszłym roku w październiku, aczkolwiek nie zwracałam konkretnie uwagi na nazwy. Szukałam w zasobach internetowych. Nie znalazłam, ale z tego co pamiętam, to mieści się tam ambasada, port i arkady. Są to trzy na pewno takie strefy, które znajdują się w Mandorii. Jest ich pewnie więcej, ale po prostu nie pamiętam. Z czystym sumieniem mówię tutaj, że nie pamiętam, a na stronie internetowej takich informacji nie znalazłam. Jeżeli chodzi o Energylandię, jest obecnie 7 stref, które bardzo dobrze są na stronie wymienione. I jest to Bajkolandia, strefa dla dzieci od 2 do 6 roku życia, strefa familijna, ekstremalna, Smoczy Gród, Aqualantis oraz Water Park. I co ważne, w tym sezonie ma otworzyć się nowa strefa tematyczna w Energylandii, będzie to Sweet Valley. Jeżeli chodzi o kolejki górskie, to w Mandorii niestety przez to, że jest ten park rozrywki pod dachem, są tam tylko i wyłącznie 3 kolejki, zaś w Energylandii kolejek górskich jest aż 18. Mandoria jest znacznie bliżej dla osób, które generalnie mieszkają w całej Polsce, bo jest w takim centralnym punkcie pod Łodzią, więc tak naprawdę czy to z północy, czy z południa kraju można się dostać. Energylandia mieści się na południu naszego kraju, tak naprawdę między Krakowem a Katowicami w miejscowości Zator.
Jeszcze jakiś czas temu, wiadomo, ceny biletów i wszystkiego tak naprawdę były o wiele, wiele niższe przez inflację i przez to, co się dzieje w kraju i na świecie. Te ceny również wzrosły. Ale nie spodziewałam się, że będzie to wyglądało aż tak. Powiem Wam, że ja w zeszłym roku płaciłam 179 zł za wejście do Energylandii. W Mandorii byłam za darmo, bo miałam zaproszenie. Aczkolwiek wtedy ceny kształtowały się około 110 zł. Na dzień dzisiejszy do Energylandii w sezonie wakacyjnym, czyli letnim, można wejść za 189 zł, a ulgowy bilet jest za 139 zł. Z czego ulgowy, należy zaznaczyć, że nie jest to dla studentów czy dzieci uczących się, tylko ulga tam liczy się inaczej i o tym trzeba pamiętać. Jest to ulga do 140 cm wzrostu oraz dla seniorów, którzy mają powyżej 65 roku życia. Poza sezonem, czyli wiosną i jesienią, te bilety są o 10 zł tańsze, czyli 179 zł za bilet normalny i 129 zł za bilet ulgowy. Jeżeli chodzi o Mandorię, to bilet teraz kosztuje 139 zł, czyli tyle, ile ulgowy do Energylandii. Co dla mnie jest tak naprawdę dość dużym przeskokiem, ponieważ, no wiadomo, ceny wzrosły, ale porównując jakość, styl, atrakcji, tak naprawdę porównując wszystko w tych obu parkach, poza strefą gastronomiczną, no bo wiadomo, wszędzie jedzonko jest, jakie jest, to wydaje mi się, że po prostu w Mandorii jest drogo. Drogo i byłam na wielu atrakcjach i tu i nie mogę powiedzieć absolutnie, że w Mandorii się wybawiłam, bo tak nie było. Zdecydowanie bardziej można wybawić się w Energylandii, gdzie te ceny naprawdę, no są drogie, bo to prawie 200. Napiszcie w komentarzu pod tym filmem, jakie parki rozrywki Wy odwiedzaliście na terenie Polski. Postaram się wybrać do tych parków i też nakręcić jakąś relację z tego pobytu. I to tyle w dzisiejszym wydaniu. Bardzo dziękuję, że byliście tutaj razem ze mną. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, za to, że jesteście. Zostawcie lajka, suba. Jeżeli chcecie, to skomentujcie. Bardzo się cieszę, że mogłam nagrać ten filmik i nagrywam dla Was. Bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie, za miłe słowa i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!